zbudowaliście wspaniałe wieże, wspaniałe budowle. Widzieliśmy i obserwowałyśmy wasze zaangażowanie, zapał, współpracę i wasz podział obowiązków. Czy waszym zdaniem cel został zrealizowany? Tak! Kevin, co powiesz nam o waszej budowli? Na samym dole umieściliśmy patriotyzm, miłość, honor, rodzinę, troskę i zdrowie, ponieważ bez tych cech nie byłoby miłości w naszym życiu. Mhm, dziękuję. Jasiu, jak oceniasz pracę twojej grupy? Moim zdaniem nasza grupa była bardzo dobrze zorganizowana, wszyscy pracowaliśmy razem. Co umieściliście w fundamencie waszej budowli? W naszym fundamencie znajduje się rodzina, wiara i zdrowie. Pięknie. To wspaniałe wartości, moi kochani. Dziś wymieniliśmy wiele pięknych wartości. Jak myślicie, co one dają nam w naszym codziennym życiu? Co możemy dzięki nim zyskać? Dzięki nim możemy zyskać szacunek drugiej osoby, możemy być po prostu szczęśliwi. Mhm. Kevin? Możemy zyskać radość z życia i współczucie innej osoby. Bardzo dobrze. A co by było, gdyby tych wartości nie było w naszych rodzinach, w naszej szkole? Weronika? Nasze życie byłoby smutne. Natalia? Nie byłoby przyjaźni. Oczywiście. Natalia, proszę bardzo. Świat byłby smutny i szary. Jakub? Ludzie by nie kochali nawet swojej ojczyzny. Oczywiście. I Wojtek? Byłoby o wiele więcej wojen. To też prawda. Macie rację. Kochani, każda wartość, o której dzisiaj rozmawialiśmy, pojedynczo jest niezwykle ważna, a wszystkie razem tworzą pewną nierozerwalną całość. Teraz na zakończenie naszych zajęć zatańczymy taniec, który ma pokazać siłę tych wartości w życiu każdego z nas i w życiu naszej społeczności szkolnej. Op mijn naam.